well, the tougher the stages will be today, the better it is for us. We lost a lot of time yesterday, more than an hour, and all the chance for a good podium. So the tougher we get the stages, the more problems for other people can come, and we might still do something. If we stay in the same flow as last week, and like completely no mistakes from Kuba's side and no mistake from my side, then we should try to get the top five anyhow. This is for now, for this moment, the goal, but let the stage be as tough as possible. That's my hope. Tak jak zapowiadał organizator, było ciężko. W pewnym momencie nawet dopadła nas burza piaskowa, w której musieliśmy maksymalnie zwolnić, żeby nie wjechać w jakiś kamień, którego tak naprawdę nie widzieliśmy. Było ciężko fizycznie, bo cały czas w ciężkim terenie jechaliśmy. Nawigacja również była skomplikowana, ale starałem się jechać od waypointa do waypointa, tak żeby nie tracić zbędnego czasu. Cały czas pilnowałem tej nawigacji. Ostatecznie udało się utrzymać dobre tempo na całym etapie, cały czas zbliżam się do tej pierwszej dwudziestki i mam nadzieję, że na jutrzejszym etapie i pojutrze, bo to są jeszcze te dwa ostatnie takie dłuższe etapy, uda mi się do tej dwudziestki wskoczyć. Jesteśmy po siódmym odcinku dzisiaj. Można powiedzieć, że wróciliśmy do gry. Po wczorajszej awarii skrzyni biegów dzisiaj startowaliśmy niestety bardzo daleko i mieliśmy przed sobą mnóstwo ciężarówek i wolniejszych samochodów, więc pierwsze kilometry były bardzo trudne, bo cały czas wyprzedzaliśmy zawodników, cały czas były po prostu droga, która powinna być prosta, to miała po kolei po pas wyjeżdżona i była taka duża kolejna. Później były super trudne wydmy, gdzie po prostu było ekstremalnie ciężko i bardzo miękki piasek, więc trudno się jechało, więc musieliśmy się zatrzymać, spuścić trochę powietrze z opon, żeby ten samochód miał siłę jechać. I to był tak naprawdę bardzo dobry ruch, bo później się nie zakopaliśmy nigdzie i płynnie przejechaliśmy wszystkie wydmy.